Może wydaje wam się to herezją, ale w mojej Biblii jest napisane, że głupstwo Boże jest większe niż mądrość tego świata. Ten świat zwariował. W ostatnim dniu tego roku chcę, aby każdy z was, kto to ogląda, zajrzał głęboko w swoje serce i zobaczył, czy jest częścią tego świata, który oszalał, czy jest częścią królestwa, niewidzialnego królestwa Jezusa, do którego można wejść tylko i wyłącznie przez osobiste spotkanie się z tym Jezusem. Jeżeli jesteś człowiekiem, który nigdy nie spotkał się z tym Bogiem i żyjesz w tym cyrku religii, humanizmu, kłamstwa, to dziś podejmij decyzję. Dziś zrzuć z siebie ten plicht. Dziś przyjdź do Boga, bez względu na to, kim jesteś, i powiedz: Boże, potrzebuję Ciebie. Chcę ten nowy rok rozpocząć jako początek mojego nowego życia. Przepraszam Cię za to, że żyłem bez Ciebie. Wierzę w to, że wstałeś z martwych, Jezus, i od dzisiaj Ciebie uznaję jako Pana. Porzucam to wszystko, co mnie otacza. Chcę, żebyś tak zakończył stary rok. Chcę, żebyś tak rozpoczął nowy rok. Chcę, żeby to przyświecało Twojemu życiu w nowym roku. Niech to będzie myśl przewodnia. Nie pozostawaj w tym cyrku. Wyjdź z niego. Jako ruch przebudzeniowy prorokujemy do wszystkich ludzi, którzy nas widzą. I ogłaszamy, że mądrość Boża jest najpotężniejsza we wszechświecie. I najmniejsza mądrość Boża jest większa niż największe kłamstwo świata. My prorokujemy, że każdy człowiek słyszący Ewangelię będzie poruszony nią do głębi. Że decyzja, którą podejmie, będzie wolna od wpływów demonicznych. Prorokujemy to w imieniu Jezusa nad wszystkimi, którzy nas oglądają. Ojcze, ja modlę się o tych ludzi. Ja modlę się w imieniu Jezusa, aby podjęli decyzję pójścia za Tobą. My, autorytetem Kościoła, związujemy każdą demoniczną siłę przeszkadzającą tym ludziom podjąć decyzję pójścia za Jezusem. My ustanawiamy w imieniu Jezusa Boże prawa, cele i dążenia w życiu tych ludzi. Posyłamy tam Bożych aniołów, aby rozbijali demoniczne siły otaczające tych ludzi. Bo ogłaszamy, że nasze słowa są jak miecz, jak młot. One pną i burzą. Ogłaszamy, że nasze słowa są jak świeży deszcz, które skrapiają ziemię i wypadają rośliny. Ogłaszamy, że nasze słowa nie idą w próżnię. Ogłaszamy, że kto nas przyjmuje, Boga przyjmuje. Wywyższamy Cię, Ojcze.